Z wielką przyjemnością witam Państwa na pierwszym spotkaniu, które nazwaliśmy białostockimi spotkaniami chrześcijańsko-żydowskimi. Mam nadzieję, że to będzie inauguracja tak naprawdę spotkań, które będą miały charakter cykliczny. Zaczęłabym od tego, że inicjatorem spotkania był Bogdan Białek, który jest przedstawicielem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, stowarzyszenia, które ma na celu właśnie przyczynianie się do wzajemnego poznania między chrześcijanami i Żydami, przezwyciężeniami stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych. I takie spotkania, o których Bogdan będzie też mówić, odbywają się również w innych miastach, takich jak Kielce, Warszawa, Kraków, no i w tym roku również dołączył do nich, do tych spotkań Białystok. Będziemy dzisiaj mówić o naprawie świata, Tikkun Olam. Jak rozumiemy to pojęcie i będą mówić nasi goście. Natomiast ja Państwa również zachęcam do tego, żeby tą naprawę świata wprowadzić w czyn, nie tylko wysłuchać. Tikkun Olam, naprawa świata. Może najpierw zatrzymajmy się na tym sformułowaniu, jako punkt wyjścia. Jeżeli naprawa świata, to co nam pierwsze przychodzi do głowy? Jeżeli coś musimy naprawić, to znaczy, że to coś jest niedoskonałe. Powstaje pierwszy dysonans poznawczy. Jak to Bóg Stwórca, który jest absolutem, który jest doskonały, nieskończony w swojej mądrości, może stworzyć coś niedoskonałego? I czemu ma służyć ta niedoskonałość? I na czym ma się zasadzać nasza poprawa świata? Jeżeli chcemy przemieniać świat, to zmieniajmy siebie i również stan naszej wiedzy na temat religijne. Potrzeba stałego wysiłku, właśnie stałego. To znaczy, mamy brać odpowiedzialność, nie wystarczy nigdy coś takiego, że na przykład zdobędziemy jakąś pozycję, gdzie będziemy jakiś wpływ, osiądziemy na laurach. Ciągle trzeba podejmować jakiś wysiłek pójścia naprzód. Nigdy nie ustawać właśnie w poprawianiu siebie, właśnie w byciu zaangażowanym. Owszem, mamy się brać do roboty, brać odpowiedzialność. Nawet gdyby to było dla niektórych niewygodne, ale brać odpowiedzialność. Naszym zadaniem jest czynienie dobra. Nasza naprawa świata, nasz Tikkun Olam, zależy od naszych drobnych czynów. Od tych paru groszy, które wrzucimy przy zbiórkach różnych, na różne cele dobroczynne. Od uśmiechu, który okażemy drugiemu człowiekowi, czy wyciągniętej dłoni do człowieka starszego, do człowieka potrzebującego. To są rzeczy drobne, ale dzięki nim możemy stworzyć świat, który dla nas będzie lepszy. Mieszka, który doświadczył rzeczy okropnych, aczkolwiek nie takich standardowych, które znamy z literatury, z historii, z opisania Holokaustu, tragedii Holokaustu, ponieważ jego większą część II wojny światowej, od 1941 do 1944 roku, przeżył w lesie, w okolicach Grodna. To jest Brukowa, ta ulica Brukowy, która kiedyś była. I to też, to inne Hanajki, te ulicy, to były te stare. To była biedna dzielnica. Biedna dzielnica. Było to.